propalacze i działania, jakie będziemy chcieli podejmować, żeby skutecznie z tym zjawiskiem walczyć. Mówię o tym, że Łódź jest wybrana nieprzypadkowo, bo wszyscy mamy w pamięci dwa najtragiczniejsze skutka zdarzenia z ostatnich tygodni. Skala zjawiska związanego z zażywaniem substancji popularnie nazwanych dopalaczami budzi najwyższe zaniepokojenie, już nie tylko budzi także najwyższe zaniepokojenie rządu i trzy różne projekty zmian ustawowych, które za chwilę Państwu przedstawimy, to jest odpowiedź rządu na problem, który mamy. Problem, który okazuje się, że nie jesteśmy z nim w stanie skutecznie walczyć przy pomocy obecnych narzędzi prawnych. Ja jestem pewien najwyższego uznania i szacunku dla tych inicjatyw, które są podejmowane przez administrację publiczną na poziomie regionalnym, lokalnym, przez panią wojewodę, przez władze miasta, bo udało się władze miasta jeden z których skutecznie dane. Ale to są działania niewystarczające. To są działania niewystarczające, ponieważ konsumentem dopalaczy są przede wszystkim młodzi ludzie. Młodzi ludzie, którzy nie zdają sobie często sprawy z tego, z jakim ryzykiem jest związane używanie tego typu substancji, których bardzo często nie jesteśmy w stanie dokładnie zdiagnozować, jakie efekty dla zdrowia niesie ich zażywanie, jakie efekty dla zdrowia niesie ich zażywanie, często w połączeniu z innymi substancjami czy z alkoholem.